Mamy sprint. Pojeździmy trochę na tej kamerze z maski, zobaczymy jak się będzie jeździć. Jak się będzie ścigać. Chociaż w sumie wolę chyba kamerę z tyłu, bo więcej widać co się odpierdziela z tymi botami. A tutaj naprawdę widzicie, że dziwne rzeczy się dzieją czasami. Tutaj takie, taka podobna miejscówka jak w tym, w Undergroundzie. W Undergroundzie jedynce też mieliśmy w mieście taką ósemkę do pokonania, nie? Na końcowym wyścigu, czy coś takiego. Bardzo trudny wyścig zresztą. Pamiętam, że się dużo męczyłem na nim. Oj, jak dawno w to nie grałem. A to może sobie teraz przypomnieć, zobaczyć jak ta gra wygląda. Ja w nią nigdy nie grałem. Pierwszy raz. Człowiek Need for Speed nigdy nie grał w tego Need for Speeda. O, teraz pojedziemy sobie w ten skrót. O! O nie, O, shit! Wygrałem? Przegrałem. What? Ile mi zabrakło? Pozycję. Pokaż mi pozycję. 54, no niewiele mi zabrakło. Ale nieważne, jeszcze raz musimy przejechać. Kurde. Sam sobie w to zagram po sesji. Właśnie, niektórzy mają sesję teraz, nie? Przerąbane. Współczuję. Niektórzy mają sesję, ale ogólnie też zaliczanie ocen teraz jest, nie? To już chyba ten tydzień i następny to są takie ostatnie, kiedy się zdobywa te oceny, prawda? Poprawia się coś tam, tak dalej. Tylko ja mam taki żółty obraz. Nie, ten żółty obraz naprawdę jest taki w grze, wiesz? Żółty, że żółty. Postawimy im przeszkadzajkę. Coś to dało? A nie, dalej jadą. Na tej kamerze z tyłu mam chyba trochę lepiej tego lotusa wyczutego. Au! Ja jestem w środku, część już za mną, ale część jeszcze przede mną. No, domyślam się. Wy macie dużo do zrobienia teraz. Jest, wiem jak to jest. Kurde, ręce całe spocone mam. W sensie dłonie. W sumie ręce też. Cały spocony jestem. To Need for Speed. I znowu mnie dogania ten dziad. O, shit. Paskudny ten lotus. No to jest karaluch taki. No ale jest najłatwiejszy do wygrywania wszystkiego po kolei, więc wygrywam. Fajnie, że streamujesz, ta nauka jest jakaś taka ciekawsza z odpalonym streamem. A spoko, baw się dobrze. Chciałbym jakieś Lambo spróbować, to Gallardo mnie interesuje. Myślę, że też Gallardo będzie dobrze skręcać.
Au. Trochę przesadziłem tutaj z tym cip-cipem. Naprawdę tunel aerodynamiczny tutaj bardzo mocno działa. Chyba jak się jakaś umiejętność odblokuje i ona się ulepsza z czasem, jak mamy postępy w grze, to działa to jeszcze mocniej, nie? Kurde, ja się czuję tym moim małym samochodem dziwnie wśród tych fur fantastycznych. W sumie, a właśnie, może mi się odblokował bodykit do Lotusa. Tutaj mamy taki poszerzający, nie? To by było spoko. Szkoda, że te bodykity też nie wpływają jakoś pozytywnie na jazdę samochodu, na prowadzenie. Chociaż cholera wie, to jest Need for Speed, to wszystko może wpływać. Trasy za mną. Z przodu chyba jedzie do Gallardo. No kurde, jak ciśnie. Dogonię je czy nie? Nie, to w murcie lago. O ty. Chcę mieć Lambo. Ono chyba będzie dobre. Obojętnie które. Nie wiem, ile mam pieniędzy teraz, bo cały czas jeżdżę te wyścigi, jeżdżę i jeżdżę. Chyba trochę się tam naskrobało już, nie? Co to tam? Koniec trasy! Oh shit! Ciśnij! Och! Ja nie mogę. Ciężko. Nawet nie wiem, ile mam tych pieniędzy. Tutaj się 12 wygrało, tam 15, tam 3, tu 9. Chyba trochę tej kasy mam. Puść mnie! No puść mnie, kuźwa! Jezu, ale się uwziął nam! Lambo najlepszy, Aventador, ale Aventadora tu nie ma. Jak ta gra wychodziła, przecież Aventadora nie było na świecie jeszcze. Jeszcze nie urodził. Co by tu za Aventadory? Tu nie ma Aventadora. Supra mnie zgwałciła. No nie, ale może ich dogonimy, bo tutaj ten... W takim konwoju sobie jadą. W peletonie. Nie mogę z tego skręcić. Złoto było. Ciśnij za nim, ciśnij. Musimy w tym tunelu się złapać. O. O, złapaliśmy go, dobrze. Nie. Wow. Ej, rozwalił samochód ruchu ulicznego, nic sobie z tego nie zrobił. Ja chcę Lambo. Co tam znowu wyprzedziło? Supra. Ej, ta Supra była na końcu razem ze mną. Przecież ona mnie gwałciła. No kurwa! No nie! Już koniec wyścigu! Znowu ta Supra!
gdzie. Ej, dobra, patrzcie na to. Patrzcie na ten skręt. Jak dodajesz nitro w samochodzie podczas skręcania, to on zaczyna jakoś hardkorowo skręcać jeszcze bardziej. Jezu. Dobra, jadę teraz tym skrótem, nie dam się. Dobra, dojechał. Pieprzona osa dojechała. 15 tysięcy dostałem za ten wyścig. Ale trudny był. Piernicze. W paybacku też tak było, tak? Podobnie. Ej, patrzcie, to naprawdę działa. Jeszcze ta Supra na mnie wpadła na chwilę. Masakra. Dobra, patrzcie na to. Wielka kradzież. 5-0. Zaraz, tylko tutaj pokażę widzom, o co chodzi. Patrzcie na to. Jest sobie zakręt, wchodzisz lutusem i nitro. I zrobił to 90 stopni. Jeszcze wyrobił przed trafikiem. Rzeźnia. Że ten Lotus jest w Forza Horizon 4, jest inny Lotus. Albo jest Exige, albo jest jeszcze jakiś nowszy Lotus. Exige'a chyba nie ma niestety. O, GTR-y wkraczają. Co? A! Wow! Kradniemy furkę policyjną. GTR-a. Ten to dopiero dziwnie skręca, dziad. O, a, śmigłowiec mamy na głowie. A mówicie, że to dobrze przyspiesza, tak? Dobra, tu musimy dostarczyć. Jak się tu gubi śmigłowiec? Trzeba chyba pod jakiś wiadukt wjechać czy coś. Wow! Chodźcie tu, policjanty. Ach, kurde. Chodźmy do lasu. Na most. Most jest chyba za daleko. Dobra, śmigłowiec uciekł. Teraz jest dobry moment, żeby im zbierać. Paliwo mu się skończyło. Okay. Nie, nie widzisz, nie? Oh, yeah. Dobra, tu mamy gdzieś schowek.
No i pięknie. Teraz tylko GTR-a do ryżu włożyć i fantastycznie, nie? O. I got rid of that fat, sweaty, bacony smell long ago. The only way to find out you ain't an oinker is to put you through your paces. Give me the black and white one enough. Rose will be in touch. Come on, let me at him. Hey, hey. He makes one wrong move, he's yours. Okay. Ej, a to co oni? Czemu oni mnie całą grę sprawdzają, kurde? Dziwne to jest trochę, nie? Całą grę mnie sprawdzają. Jakbyś włączył koguty, nie widzieliby, że kradziony. O, widzisz? Szkoda, że na to nie wpadłem. Lotusa to wy nie złapiecie. Units on the way to the pursuit. Suspect was last reported southbound on hillside. Roadblocks to be set up in the surrounding area. Dobra, tu mamy schowek. Możemy się schować. W tym budynku. Gdzie tu wjechać? No nieważne, i takich zaraz zgubię. A co do tego budynku można jakoś chyba wjechać czy coś? Między chyba tymi naczepami, nie? Dobra, porobieni. Hey, we're racing again in Palm Harbor. Bo są głodni. We need some power. And I'm thinking of you. Może te policyjne auto tankują paliwem rakietowym? Wiesz co? Takie są te stare NFS-y, nie? Nieważne jaki masz samochód, te gnoje ci zawsze dogonią. 25 tysięcy trzeba nabić. Dobra. Okej, mamy tam trochę tych policjantów. Oh yeah. 12 tysięcy, zobaczcie. Pięknie. Ty, to ciekawe jak ten Lotus będzie śmigał na maksymalnym ulepszeniu, nie? Z trzeciego poziomu. To będzie dopiero szata. Patrzcie, że tu nie ma za dużo obiektów tak do niszczenia otoczenia, nie? To jest taki pusty świat. Gdyby tu było jak w GTA 5. Musimy się zderzać z samochodami ruchu ulicznego, ale za to nie ma dużo hajsu. Najlepiej to właśnie niszczyć radiowozy. Tylko, że patrzcie, nie ma radiowozów. Niby mam piąty poziom poszukiwań. Na moście cię nie dogonią. Co ty z tym mostem, kurde? Zmień płytę, nie wiem, wsadź się do ryżu. No przecież już tyle razy byliśmy na tym moście, wystarczy. Tam mamy dwa radiowozy. Cik, i w stację benzynową. O, nie trafiłem. O! Dobra,
dobra, już mamy. To teraz tylko ich zgubić. To chyba nie będzie trudne. Ja próbowałem ich nie zgubić teraz. O, i standardowo wjeżdżamy na myjnię. Tutaj? To chyba. Dobra, mamy nagro. Pięknie. Porobione. O, garcie, Lucek ma metody. Tak. Dobra, mamy dwa kontrakty. Jakieś. Gorący sprzęt. Zobaczmy. Dadzą mi chyba GTR-a teraz za free. Zobaczymy. Na moście nie zgubi helikoptera, więc nie można liczyć na mosta każdym razem. Co my tu mamy? CLS-63 z bardzo ciekawym bodykitem. Musimy w wyznaczonym czasie... Czekaj, jak tu jechać? Jadę prosto. O, shit. Chyba trochę źle zjechałem. Nie szkodzi. Ty, spoko ten Mercedes. Tylko to taki samochód chyba rodzinny, bo on ma co, 4 drzwi. Tak? A może nie? Ciężko dojrzeć, teraz zobacz. Co? Tajniaki? Policyjne SUV-y. O, z tym do czynienia jeszcze nie mieliśmy, nie? Dobra, musimy ich zgubić. Ty, szybki ten samochód. I to bardzo. Ty, to ciekawe, jak później będą jeździć te samochody. Przecież ja już jestem zaszokowany tą prędkością, a to nie jest chyba najwyższy poziom tuningu. Zobaczcie, trzy paki już ciśnie. Owie, oh yeah. To skręcanie. Rozwala mnie za każdym razem. Dwutonowa bestia skręca tak, jakby to był, nie wiem, listek z drzewa. No chodź. Bardzo dobrze. Przejechałem przez niego. Pięknie. Au, au, au. Następny mnie znalazł. Myślałem, że tutaj się ukryje fajnie. O, już porszawki mnie gonią. Kurde, ale ciśnie ten Mercedes. Tu chyba będzie jakaś kryjówka, nie? Tak, to jest coś. $26,000, ty, to ja już grube miliony chyba mam. SUV-y atakują swoją masą. Wiem, wiem, pamiętam je z tego. Z Mostanteda właśnie. Że jak się zderzyłeś z SUV-em, to już stajesz w miejscu, nie? Attention all units. We got a civilian on the line reporting a dangerous driver. Description matches the suspect on file. Vehicle was last seen southbound on Willow. Specjalna dostawa, zobaczmy. Na PS2 inaczej wyglądał ten Need for Speed. Tak, ktoś już tutaj powiedział, że na niektórych konsolach inna była mapa, grafika inaczej wyglądała.
to oni musieli zrobić dwie jakby oddzielne, odrębne gry, nie? Audi RS4 chyba. Hey sports, I've got some equipment we acquired from another gang. We only have a few minutes to get it to the client. Now get on it. 3 minuty mamy na to. Spoko. O, będą przeszkadzać nam. Yeah, będzie zderzanie. Chyba mnie nie dogonią, co? Kawałek drogi musimy przejechać, skoro aż 3 minuty nam na to dali, nie? Spokój się, bo na tym streamie całą grę przejdzie. No chyba nie. Daję z siebie wszystko, wiesz, ale no, bez przesady. Raczej tak szybko się nie skończy, z tego co tutaj ludzki mówili, to jeszcze dużo do przechodzenia jest. Musisz na każdej konsoli grać i odcinek nagrać z tego. No PS2 chyba można gdzieś tam kupić, nie? Patrzcie, dalej mnie tamci nie dogonili. Co Audi to Audi, o kurde. Co się stało? Wow! Goją mi Chińczycy. Nie przeszkadzaj, dorośli rozmawiają, kurde. Spaduwa. Dobra. No i jesteśmy. Mogą mnie olać. Czy mogę ja iść? Yeah! 26 tysięcy, kurde! No my zaraz kupimy furę jakąś zajebistą. Tak, Gallardo chcę. Dawaj mi to Gallardo. Told me that Zach got caught up in a job that he hadn't sanctioned. Oh. Hector went nuts. It didn't mean anything to me before, but now that they've disappeared, do you think that it could be connected? Call me. Oh. Coś podejrzewają. Wciągająca ta gierka. Tak bardzo. A czy fabuła robi się coraz ciekawsza, coraz więcej się dzieje? Tylko wolałbym, żebyśmy mieli na przykład więcej takich miejsc, gdzie możemy sobie pojechać i coś zrobić, na przykład swoją chatę czy coś. Gold Coast, tak? Sprint, jedziemy. Ja mam Lotusa tam, kurde. Chociaż trzeba przyznać, że tu już naprawdę są trudni przeciwnicy. Cheap. Ale patrzcie, żaden bot nie jeździ Lotusem, nie? Wszyscy mają albo Lambo, albo Porszawy. Ciekawe czemu. Może myślą, że Lotus jest słaby. Albo nie potrafią nim skręcać, czy coś. Nie wiem. Oj, chyba na około pojechać. Wow! Patrzyłem się za dużo na mapę. To jakiś długi wyścig chyba jest. Trochę po autostradzie może być. No. Dlaczego oni tak mogą robić, a ja nie z nimi? Kurde. To jest straszne uczucie, naprawdę. Jakbyś grał z cheaterami.
Niech podskakuje. Znowu autostrada, kurde. A ja ledwo 260 jadę. Już mi się budzik zamyka. A on 6 biegów ma, kurde. Dopiero pierwszy raz chyba w tym Lotusie wbiłem szóstkę. 207, 10. 208, 10. I budzik zamknięty, człowiek. Czy w tej grze działa manewr policyjny? No, działa trochę, tylko trzeba naprawdę mocno przyłożyć albo mieć jakiś wyjątkowo dobry samochód do tego. Raczej ciężko jest to zrobić Lotusem. Dobra, 19 tysięcy, patrzcie ile hajsu leci. Ile ja mam pieniążków? Mamy jakiś nowy sprint. Kurde, lecimy jak burza. Ja muszę sprawdzić ile hajsu mam, bo się ścigałem z dobrą godzinę chyba. Samochody. Salon, zobaczmy. Europejskie. Ty, 172 tysiące mam. Po ile jest murciela? O. Nie, czekaj. Ja mam 242 tysiące. To ja mogę nie jedną furę kupić. Ty, bo ten był chyba taki Mercedes dobry, nie? Ten CLS. To był taki fan. Ty, mogę SLR-a kupić. A czemu to jest klasa druga? Zondy nie mogę. Co kupujemy? Zbieramy jeszcze coś więcej? GT2, GT3. Zobacz. Zaraz karerę sobie rąbnę. Przyspieszenie jakieś kozackie ma. Golf na samym końcu. One chyba nie są posegregowane według klasy. Nie? Mamy klasę. A jest w ogóle jakaś. Jest klasa pierwsza. R8 jest w klasie pierwszej? Zablokowana jest. Ty, to jest w klasie drugiej? GT3 RS, fajna furka, ograniczeniem grę. Niedługo będziesz mógł Gallardo mieć. No wiem, właśnie dlatego Gallardo nie chcę kupić. Teraz, bo po co mamy kupować, jak dostaniemy za darmo, nie? Ty, ale bym chciał mieć tą M3, żeby zrobić ją z tym bodykitem fantastycznym. Dobra, na razie zbieram pieniądze, bo chcę mieć jakiś tam większy wybór. Japońskie to już się chyba nie opłaca kupować, bo tu nie ma nic takiego, co by dało radę, nie? Bo oprócz GTR-a, no. Ale jest zablokowany to kimu w oko. I z amerykańskich chyba mógłby być ciekawy Viper. Tak coś czujemy. No ale z tego co widziałem, to doganiały mnie tylko te Lamborghini, nie? One były takie cudowne. Tu mamy karty wozu, ale to tam... Olać to, nie? I tak, tunik wizualny. Zobaczymy, czy się bodykit odblokował do mojej fury. Zamurowane, ty. Patrz. Ale zobacz, jakby fajnie wyglądało to, nie? Szeroki, kurde. Taka osa. O. No i zablokowany. Kiedy to się odblokuje? Cholera. Zbieraj na karerę. Zobaczymy. No na razie będę więcej kasy jeszcze zbierał, ale nie wiedziałem, że mam już tyle, nie? No ale teraz są wyścigi, widzicie, po 20 tysięcy się wygrywa i tak dalej.